Magdalena Winnicka Kostandin Grzechy mafii Wydawnictwo Akurat Czyta Małgorzata Gołota Prolog Zaintrygowała mnie, kiedy przyszła z tą nietypową prośbą. Zostało jej niewiele czasu. Była zdesperowana i desperacko zakochana. Pod koniec spotkania dziękowałam Bogu, że zwróciła się z tym akurat do mnie. Nie mogłam doczekać się kolejnych wizyt. To przypominało dobrą książkę. Ale najmocniejsze okazało się przesłanie. Widywałyśmy się codziennie, za każdym razem w innym miejscu. Ryzyko było ogromne, ale warte ludzkiego życia, bo o nie chodziło. Niektóre zdarzenia są czystą fikcją literacką i nigdy nie zaistniały. Część faktów została mocno ubarwiona. Wiele imion i miejsc celowo zmieniłam. Niektóre z opowieści były jednak tak brutalne, że nie nadawały się do przelania na papier. Na potrzeby niniejszej książki znacznie je złagodziłam. Intensywne życie na granicy wytrzymałości, wyciskanie z każdej chwili maksimum, branie garściami i dawanie z siebie wszystkiego: pieniędzy więcej niż kokainy, a kokainy więcej niż zmieściłoby się w całej kolekcji jej torebek. To jednak nic przy nim. On jest wszystkim, jest jej światem, jest głową, ale każdą głową kręci szyja. Życie u jego boku to niekończące się ryzyko, warte każdych konsekwencji. Wiedziała, że zapłata kiedyś nastąpi i z rozbawieniem na to czekała. Ta historia zaczęła się niepozornie. Zmuszona do improwizacji, postanowiłam nie zmieniać dwóch imion. Teodora, który otworzył bramy całego tego piekła, oraz swojego, ponieważ zamierzam te bramy zamknąć, pisząc niniejszą książkę na prośbę Ali. Lena Wu. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Czułam na sobie jego wzrok, jeszcze zanim go zobaczyłam. Rozejrzałam się i przy kolejnym obrocie byłam już pewna, że intuicja mnie nie myliła. Serce zabiło mi szybciej. Kiedy nasze spojrzenia znowu się spotkały, a mocny bas muzyki podkreślił jego niezwykle seksowny wygląd. Stał przy barze, bardzo pewny siebie, i nawet nie próbował udawać, że mnie nie obserwuje. Kryształowa szklanka w jego męskiej dłoni zdawała się jeszcze cenniejsza. Ubranie zdradzało, że nie przyszedł tu się bawić. Brązowy golf doskonale opięty na muskularnym torsie. Wzbudzał sprzeczne odczucia. Gdyby wcześniej nie zademonstrował swojego ognistego temperamentu, pomyślałabym, że jest skromny, kurtuazyjny i może nawet pokorny. Nic z tych rzeczy. Pewność siebie i władzy, jaką nade mną ma, była wymalowana na jego twarzy. Jego obecność tak bardzo mnie ucieszyła, że wręcz poczułam ulgę. Stałam pośrodku parkietu nieruchomo, jak zahipnotyzowana. Z nową piosenką wróciłam do rzeczywistości. Zaczęłam się czerwienić, kiedy nie przestawał przyglądać mi się prowokacyjnym, wygłodniałym wzrokiem. Onieśmielał mnie i podniecał jednocześnie. Delikatnie uniesiony kącik ust z jednej strony świadczył o jego zadowoleniu. Doskonale wiedział, jak na mnie działa. Bawił się mną. Niepewność co do jego zamiarów sprawiała, że intrygował mnie coraz bardziej. Pragnęłam go. Właściwie tylko dlatego przyszłam do klubu, i choć wcześniej oszukiwałam się, że tak nie jest, teraz moja radość zdradziła mnie. Byłam już po kilku drinkach, więc wstąpiła we mnie odwaga. Potrzebowałam jej, bo chociaż bezsprzecznie był mną zainteresowany, to jednak wzbudzał respekt i emanował niedostępnością. Wyróżniał się na tle innych osób, które nawet nie śmiały stać blisko niego. Przeprosiłam swoje towarzystwo i niepewnie ruszyłam w kierunku baru. Byłam już bardzo blisko, ale wtedy spanikowałam, jak mała dziewczynka. Udawałam silną i niezależną kobietę, którą niestety nie byłam. Mijając go, poczułam naturalny męski zapach, który przebijał się przez intensywne perfumy. Zaciągnęłam się mocno, tak jakbym chciała uszczknąć cząstkę tego mężczyznę dla siebie. Ogromnym wysiłkiem skierowałam się prosto do ciemnego tunelu, gdzie znajdowały się łazienki. Szybko zniknęłam za drzwiami. Oparłam się o blat umywalki i wzięłam kilka głębokich wdechów, zastanawiając się, co takiego właśnie się wydarzyło. Musiałam ochłonąć. Nie miałam nawet grama makijażu, a jednak wyglądałam inaczej. Rumieniec przypominał róż na policzkach, a mocno ukrwione alkoholem usta były malinowe i delikatnie nabrzmiałe. Zakryłam dłońmi twarz. Zanim ruszyłam do wyjścia, jeszcze raz nabrałam głośno powietrza do płuc. Targały mną sprzeczne uczucia. Bałam się, że go zobaczę w korytarzu przed łazienką, ale jeszcze bardziej bałam się, że go tam nie będzie. Niepewnie zrobiłam krok na zewnątrz. Mimo ciemności od razu go rozpoznałam. Stał oparty o ścianę ze skrzyżowanymi na piersi rękoma Zaledwie metr ode mnie Ciśnienie podskoczyło mi gwałtownie Jakbym pierwszy raz w życiu miała do czynienia z mężczyzną Onie śmielał mnie Czułam się jak dziecko we mgle A on? Pewny siebie i wyzywający Czekał na mnie Odcinając drogę ucieczki Wyszłam wprost na niego Moje serce zaczęło szaleńczy pęd Krew pulsowała mi w żyłach w obłędnym tempie. Nie podziękowałam ci za uratowanie życia, krzyknęłam mu do ucha bez wyczucia, obawiając się, że zagłuszy mnie muzyka. Poczułam zażenowanie. Chciałam być subtelnie uwodzicielska, a wyszła mi z tego parodia. Mimo to zadziałałam na niego i miałam wrażenie, że nagle wszystko zaczęło się dziać w przyspieszonym tempie. W odpowiedzi na moje słowa nieoczekiwanie złapał mnie w talii i stanowczo, choć delikatnie, pchnął na ścianę tak, że teraz to ja byłam o nią oparta. Chciałam oburzyć się jego zuchwałym zachowaniem, ale zanim zdążyłam choćby pisnąć, przywarł do mnie całym ciałem. Znalazłam się w potrzasku. Na ułamek sekundy serce mi zamarło. Kolejny raz poczułam silny związek z tym nieprzewidywalnym mężczyzną. Pożądanie i chemia były wręcz namacalne. Wzięłam głęboki wdech, podnosząc nieśmiało wzrok. Nasze oczy się spotkały. Muzyka dudniła teraz razem z moim sercem. Marzyłam o wiszącym w powietrzu pocałunku. Ten facet przyciągał mnie silniej niż grawitacja. Pragnęłam go każdym centymetrem ciała i umysłu. Momentalnie ochłonęłam. I wiedziałam już, że mu nie ulegnę, nie dlatego, że nie chciałam, bo chciałam z całego serca, ale dlatego, że bałam się jak cholera i to było silniejsze od moich pragnień. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jak bardzo skrzywdził mnie były partner, który po trzech wspólnych latach zupełnie normalnego życia skatował mnie tuż po tym, jak przyłapałam go na zdradzie. Fizyczne rany okazały się nie tak trwałe, jak te psychiczne. Temperamentny twardziel wzbudzał we mnie nieznane mi dotąd podniecenie, ale i paniczny strach. Kiedy poczułam na szyi jego oddech i delikatne muśnięcia ustami, znowu poddałam się chwili. Zamknęłam oczy i zaczęłam badać jego muskularne ramiona, przesuwając po nich dłońmi. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo drżą, splutł swoje palce z moimi, wysoko nad naszymi głowami. Nadal nie znałam smaku jego ust, a pragnęłam już poznać każdy skrawek jego ciała. Pulsowanie w intymnych miejscach stawało się coraz bardziej ekstatyczne, z każdą sekundą mocniej wzburzało rozszalałą krew. Intuicyjnie przycisnęłam biodra do jego krocza. Intuicyjnie, bo gdybym miała nad sobą panowanie, nie posunęłabym się do tak odważnego ruchu w stosunku do obcego mężczyzny. Nie poznawałam siebie. Marzyłam, żeby mnie zaspokoił, zgasił ogień pożądania. Podziękujesz, jak mi się oddasz, wyszeptał lekko ochrypłym z głosem, i wreszcie zbliżył usta do moich tak, jak marzyłam przez ostatnie minuty. Ciarki przeszły po całym moim ciele. Spanikowana spróbowałam się odsunąć, ale ledwo drgnęła mu więziona między nim a ścianą. Byłam w pułapce, rozdarta w swoich uczuciach. Pragnęłam go, ale nie potrafiłam zrobić decydującego kroku. Poczułam naszej i jego dłoń, objął mój kark. Byłam w jego rękach, tak samo krucha jak jeszcze niedawno kryształowa szklanka. Popatrzyłam na niego, jakbym chciała znaleźć w jego twarzy odpowiedź na pytanie: co dalej? Jego spojrzenie płonęło kiedy wsunął nogę między moje uda, zesztywniałam. Przestraszyłam się, że sprawy zaszły za daleko i teraz weźmie mnie siłą. W oczach stanęły mi łzy, potem dużymi kroplami popłynęły po policzkach. Spojrzał na mnie zupełnie o niemiały. Nie rozumiał mojej reakcji. Nic dziwnego, sama jej nie rozumiałam. Starł łzek kciukiem, przewiercając mnie wzrokiem na wylot. Jego delikatny dotyk, momentalnie mnie uspokoił. Zrobiło mi się głupio, chciałam go przeprosić, ale szybko się wycofał i zniknął za rogiem. Rozpłynął się w gęstym powietrzu, zostawiwszy mnie kompletnie oszołomioną. Wciąż przyklejona do ściany, z trudem zbierałam myśli. Nie byłam pewna, co czuję. Chyba powinnam być co najmniej oburzona, ale bez wątpienia nie byłam. Cała sytuacja, którą odtwarzałam w głowie, była podniecająca i obiecująca. Nigdy nikt tak na mnie nie zadziałał. Jednym zdaniem rozpalił mnie do granic możliwości. Zapragnęłam, żeby jego słowa natychmiast przeszły w czyn. Nie poznawałam samej siebie. Jeszcze wczoraj nie planowałam nawet podróży do Anglii. Miałam złamane serce i zniszczoną psychikę byłam dziewczyną, która ani trochę nie myślała o próbie związania się z kimś w dalekiej przyszłości. A teraz motyle w moim brzuchu nie dają zapomnieć o mężczyźnie, którego poznałam kilkanaście godzin temu, kiedy uratował mi życie. Zamknęłam oczy, wracając wspomnieniami do porannych wydarzeń na lotnisku. Na mojej twarzy pojawił się mimowolny uśmiech, kiedy przypomniałam sobie, jak wyleciałam za własną walizką przez obrotowe drzwi. Stanęłam przed terminalem lekko zdezorientowana. Pogoda zdecydowanie nie była typowo angielska. Poczułam się raczej jak w słonecznej Grecji, kiedy ostre promienie od razu zaatakowały moją bladą skórę. Nie bez powodu rodzina żartuje, że w moich żyłach płynie błękitna krew. Cerę mam białą jak hrabianka. Z uśmiechem na ustach wzięłam głęboki. Ożywczy wdech, delektując się pozytywnym początkiem angielskiej przygody. O przyjemnym pieczeniu skóry zapomniałam, gdy mój wzrok zatrzymał się na nieprzezwoicie przystojnym mężczyźnie. Znieruchomiałam. Pierwszy raz od traumatycznego wieczoru, kiedy ostatecznie wylądowałam na ostrym dyżurze, spojrzałam na kogoś w taki sposób. Zastygłam, zapominając dokąd zmierzałam. Ciało dało mi znać, że nawet jeśli nie jestem jeszcze gotowa porzucić celibatu, to mam na to szansę w przyszłości. Wysoki szatyn z nienaganną fryzurą i idealnie wystylizowanym zarostem wyglądał na typowego Włocha. Ciemny zarost na smagłej karnacji to wizerunek stereotypowo zarezerwowany właśnie dla nich. Wyprostowany i elegancki, stał w swobodnej pozie, trzymając jedną rękę w kieszeni beżowych spodni. Błyszcząca czarna klamra na skórzanym pasku wyglądała bardzo stylowo, i choć była dość ekstrawagancka, to na tyle nieduża, że tylko dodawała mu klasy. A miał jej dużo. Robił wrażenie nie tylko na mnie. Przechodzące obok kobiety nie mogły się oprzeć i ukradkiem spoglądały na stojącego pod parkometrem młodego boga, ucieleśnienie buzującego testosteronu. Mocne rysy twarzy, nie zostawiały miejsca choćby na cień łagodności. Wręcz przeciwnie, sygnalizowały twardy charakter. Pewny siebie, samiec alfa, to idealna definicja tego nieznajomego. Nie potrafiłam określić jego wieku, ale na pewno był starszy ode mnie. Spojrzałam w niebo, śmiejąc się z samej siebie. Oto stoi poważna, jak dotąd myślałam, kobieta, i prosi o zachód słońca. Mrok dałby mi szansę zobaczyć oczy tego faceta, teraz ukryte za szkłami przeciwsłonecznych lustrzanek. Opuściłam wzrok, by podziwiać imponujące ramiona. Ich mięśnie, prawie niezauważalnie, choć nieprzerwanie, pracowały pod białą koszulą w charakterystyczną kratę berbery. Podwinięte rękawy odsłaniały zarośnięte przedramiona, które jeszcze bardziej podkreślały jego męskość proporcjonalnie zbudowane i wysportowane ciało było dowodem niebywałej samodyscypliny, cierpliwości i pracy. Ej, mała. tutaj, usłyszałam wracając do rzeczywistości. Rozejrzałam się, namierzyłam machających po drugiej stronie ulicy przyjaciół i ostatni raz spojrzałam na Włocha, który tym razem przyłapał mnie na gorącym uczynku. Uniósł okulary i wbił we mnie czarne, błyszczące oczy w ciemnej oprawie gęstych brwi. Było w nich widać temperamentny charakter, a kiedy z premedytacją zwilżył koniuszkiem języka usta, nie spuszczając ze mnie wzroku, nie miałam wątpliwości, że dokonałam trafnej oceny. Faktycznie był pewny siebie i zupełnie nieskrępowany. Zagryzłam dolną wargę, spinając się cała z zawstydzenia. Przez chwilę tak tkwiliśmy, wpatrzeni w siebie. Po prostu nie byłam w stanie się ruszyć. To było intymne i pełne napięcia uczucie z erotycznym akcentem. Chciałam doświadczyć smaku prawdziwego romansu. Przez chwilę fantazjowałam, że ten obcy mężczyzna bierze mnie tu i teraz. Pokręciłam głową, przewracając oczami, jakby to była wystarczająca reprymenda dla grzesznych myśli. Powinnam raczej popukać się w czoło, ale zamiast tego z gracją ruszyłam do auta, pilnując, by tym razem walizka mnie nie wyprzedziła. Nie wiem, co było pierwsze. Okropny hałas klaksonów, pisk opon, krzyk wiktorii, czy uczucie zderzenia ze ścianą. Zorientowałam się tylko, że leżę na ziemi z sercem w gardle. Nie wiedziałam, co się stało, ani czy jestem cała. Adrenalina powodowała, że nie czułam bólu. Spanikowana zaczęłam analizować sytuację. Rozglądając się, zdałam sobie sprawę, co się wydarzyło. Chciałam zapaść się pod ziemię. W myślach wyzywałam się od najgłupszych słońce, alkohol i piękny Włoch. To wszystko spowodowało, że całkowicie umknęło mi, że w Anglii jest ruch lewostronny. I omal nie wbiegłam prosto pod nadjeżdżający samochód. Gdyby nie ktoś, kto teraz przykrywał mnie swoim ciepłym, pachnącym ciałem i trzymał rękę pod moją głową, zapewne właśnie skończyłabym wakacje. Z głębokiego szoku wyrwał mnie widok mojego bohatera. To on, ten, przez którego doszło do tej sytuacji. Masz szczęście, że ja ciebie też obserwowałem, kruszynko. Powiedział niskim, męskim głosem, sprawiając, że moje serce się roztopiło. Puścił oczko i podarwał mnie na nogi, które zrobiły się miękkie jak złaty. Gdyby nie jego silna ręka na mojej tali runęłabym z powrotem na ziemię. Obcy mężczyzna dotykał mnie, a ja marzyłam, żeby nie przestawał. Chciałam, choć przez chwilę. Czuć, że mogę do niego należeć. Potrzebowałam tego drobnego oszustwa. Dawało mi nadzieję, że jeszcze kiedyś będę potrafiła być z mężczyzną, który nie zawiedzie mojego zaufania. I choć ten twardziel na nowo rozniecał moją kobiecość, to budził też we mnie strach. Jego doskonale zbudowane ciało dawało mi teraz ogromne poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony bicepsy stały się dla mnie symbolem siły, a ta, Przemocy, która powoduje, że na samą myśl zaczynam się dusić. Z nadmiaru emocji moje policzki nabrały krwistego koloru. Było mi coraz bardziej gorąco, a kiedy kciukiem delikatnie uniósł moją brodę, totalnie odpłynęłam. Mury osłaniające moje serce runęły. Strząsnął całym arsenałem moich zmysłów i rozkochał w sobie bez najmniejszego wysiłku. Patrząc w świdrujące oczy, w myślach dziękowałam swojej najlepszej przyjaciółce, że mnie tu ściągnęła. Tym bardziej, że kiedy zadzwoniła do mnie wczoraj, mój wyjazd nie był taki oczywisty. Dokładnie pamiętam naszą rozmowę. Wiktoria po prostu zmusiła mnie, żebym ją odwiedziła w Anglii, choć wcale nie miałam na to ochoty. Pani inżyniera Natios, gratulacje z okazji obrony. Usłyszałam w słuchawce głos pełen entuzjazmu i uświadomiłam sobie, jak bardzo tęskniłam za tym optymizmem. A teraz radzę ci zbierać swój piękny tyłek, bo jutro macie z Lilką samolot do mnie. Oznajmiła, najwyraźniej nie zamierzając mi nawet wyjaśnić, co to za pomysł. Wiki, kochanie, mnie też miło Cię słyszeć. Ziewając, wydusiłam zaspanym i wciąż jeszcze pijanym głosem. Mimo uszczypliwego komentarza, nie kłamałam. Kiedy ją usłyszałam, zrobiło mi się cieplej na sercu i poczułam się zupełnie dobrze, co ostatnio nie było normą. Wczoraj oficjalnie zakończyłam studia pierwszego stopnia i uczciłam swój nowy tytuł butelką bardzo słodkiego wina. Teraz wiem, że to nie był dobry pomysł, ale naprawdę musiałam odreagować. Ostatnie miesiące dały mi ostro w kość. Zaczęło się od decyzji rozbudowania mojej działki e-commerce w firmie rodziców przychody wzrastały wprost proporcjonalnie do czasu, który musiałam poświęcić pracy. Doby stawały się krótsze, a kiedy wykładowcy zaczęli dokładać nauki, prawie przestałam sypiać. Lubiłam być zajęta, dawało mi to poczucie spełnienia, ale niestety zaniedbałam swój związek. Przypomniało mi się, że w ogóle mam chłopaka, kiedy nakryłam go w łóżku z inną. Właściwie dla ścisłości Nakryłam ich na stole i mnie robiło to sporą różnicę. Mimo, że oddaliliśmy się od siebie już wcześniej, ten widok mnie poraził. Sceny, której byłam świadkiem, nie mogłam wyrzucić z pamięci przez długie dni i noce. Raniła mnie zdrada mężczyzny, z którym miałam spędzić życie, ale chyba jeszcze bardziej bolało to, że nie był ze mną szczery. Patrzyłam chwilę, jak perwersyjnie brał tamtą dziewczynę. A jednocześnie bawił się z nią jak z przyjaciółką i kochanką. Między nami nigdy tak nie iskrzyło i dlatego było to dla mnie jeszcze bardziej przykre. Poczułam się gorsza, jakbym nigdy go nie pociągała, jakbym nie była dość kobieca. Pamiętam nawet, że zastanawiałam się, czy to nie moja wina, że mnie zdradził. Ironia, teraz to wiem i wiem też, że kiedyś wyjdzie mi to na dobre. Ale na razie miałam zniszczoną psychikę, a moje poczucie własnej wartości legło w gruzach. Fizyczne rany, które zadał mi chwilę później już się zagoiły. Jednak ich ślady zostaną w moim umyśle do końca życia. Nie rozumiem, dlaczego między miłością a nienawiścią jest tak cienka granica. W poniedziałek kochał mnie nad życie, a już w środę upodlił, upokorzył i zdeptał, jak karalucha. Pobił mnie dotkliwie, nie mogąc poradzić sobie z moim kategorycznym odejściem, które było bezdyskusyjne i pewne jak nic innego. Mów lepiej, co to za niedorzeczny, wariacki i nierealny pomysł, powiedziałam w końcu, odganiając od siebie nieprzyjemne wspomnienia życia, do którego miałam nigdy nie wracać. Pomysł jest zajebisty, a twój przyjazd obowiązkowy i konieczny, jeśli chcesz dostać najlepszy, najpiękniejszy i najcudowniejszy prezent w swoim życiu. Chyba nie myślałaś, że nie przygotowałam dla ciebie czegoś totalnie wyjątkowego z okazji obrony. Wiesz, myślałam, że nie jestem przekupna, ale to chyba możemy podpiąć bardziej pod ciekawość. Zmusiłam się do żartu, na który nie miałam ochoty tak samo jak na podróże. Faktycznie zaintrygowała mnie. Ale depresja wygrała. Opowiadaj lepiej, co u ciebie zmieniłam temat. Och, Alka zaczęła anielskim tonem, wzdychając, i już wiedziałam, że znowu wpadła w miłosne sidła. Zakochałam się po uszy dokończyła, a ja z trudem powstrzymałam się od śmiechu. Rudy jest totalnie boski, a najlepsze w nim jest to, że ma kuzyna dla ciebie zachichotała ale po chwili z powagą wróciła do rozmowy a teraz na serio wiem że przeżyłaś piekło i nie w głowie ci mężczyźni nie widziałyśmy się od tamtej koszmarnej nocy i strasznie mi źle że nie mogłam z tobą wtedy dłużej zostać nie mogłam też zabrać cię ze sobą bo musiałaś się obronić ale skoro jesteś już inżynierem nie masz nic do gadania trzeba naprawić twoją głowę i dobrze wiesz że tylko ja mogę ci pomóc Przerwała w oczekiwaniu na moją zgodę. Milczałam, szukając wymówki. Byłam wypompowana i strasznie przygnębiona. Te negatywne uczucia bardzo mi ciążyły, chociaż to, jak bardzo, uświadomiłam sobie dopiero w tej sekundzie. Wiczku, nie gniewaj się. Wiesz, że cię kocham, ale ja nie dam rady. Muszę pojechać gdzieś do ciepłych krajów, żeby poleżeć i porobić zupełnie nic. Wyjęczałam skruszona. Wiczku, sriczku, będziesz odpoczywać, jak się zestarzejesz, a teraz masz dwadzieścia trzy lata i nie pozwolę ci się zachowywać tak, jakbyś miała osiemdziesiąt. Nie obchodzi mnie, że teraz wydaje ci się, że tego nie chcesz. Zabawimy się, jak za starych czasów i jeszcze mi podziękujesz, więc błagam, powiedz po dobroci, że w to wchodzisz i nie muszę osobiście po ciebie lecieć. Skończyła swój czarujący monolog. Choć wiedziałam już, że nie mam innego wyjścia, niż się zgodzić, milczałam. Lubiłam jej słuchać, zwłaszcza, że jakimś cudem trafiała do mnie, sprawiała, że coraz bardziej chciało mi się ruszyć z miejsca. Alka, potrzebujesz tego, zaufaj mi, namawiała. Obiecuję, że dam ci nawet czasem odpocząć. Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Trzeba wziąć się w garść i żyć dalej. I czy tego chcesz, czy nie, ja ci pomogę. Poza tym chyba zapomniałaś, że Anglia to Twój ulubiony kraj. Wiczku, zaczęłam poważnym głosem. Okej, okay. wykrzyknęłam po chwili, nie mogąc dłużej wytrzymać napięcia, i zaczęłyśmy obgadywać szczegóły wyjazdu. Niech ten Twój nowy ukochany się tobą nacieszy, póki może, bo już niedługo będzie musiał się dzielić ze mną, zażartowałam na pożegnanie. See you, Polish girl! Wtrącił mężczyzna, który niespodziewanie przechwycił słuchawkę. Zanim zdążyłam cokolwiek z siebie wydusić, rozłączył się. Swoimi słowami przypomniał mi o dziadku, który właśnie tak mówił do wszystkich kobiet w kraju. Całe życie mieszkał w Anglii. Razem z babcią Wiktorii prowadzili kwiaciarnie. Obydwoje zginęli w pożarze. Poznałyśmy się na ich pogrzebie i od tamtej pory jesteśmy jak siostry. Łączy nas najpiękniejsza, szczera. I wyjątkowa przyjaźń, w której nie ma fałszu i zazdrości, co nie zdarza się często w damskich relacjach. Byłabym gotowa wskoczyć za nią w ogień, i jestem pewna, że z wzajemnością. Obie bardzo cenimy fakt, że dostałyśmy siebie od życia. Wspólnie ładujemy się swoją energią i nakręcamy do działania. Zebrałyśmy grupę aktywnych dziewczyn, z którymi spotykałyśmy się regularnie raz w tygodniu, organizując przeróżne akcje a to zbiórki pieniędzy na schroniska, domy starców i chore dzieci, a to robótki ręczne, typu szycie wymarzonej kreacji, czy inne artystyczne formy ekspresji, a to w końcu imprezy alkoholowo taneczne i kurs samoobrony. Wiecznie wymyślałyśmy coś nowego, żeby stale być w ruchu. Wiktoria wyjechała do Anglii ponad pół roku temu, bo studia licencjackie są o semestr krótsze od tych inżynierskich i od tamtej pory nie miałam już tyle energii ani czasu, by ciągnąć to sama. Bardzo brakuje mi tamtych spotkań i dziewczyn, które były równie szczęśliwe jak my, mogąc razem spędzić aktywnie czas. Pomyślałam, że warto by stworzyć taką grupę dla polek za granicą. Rozmarzona znów zakopałam się w łóżku. Poczułam ogromny przypływ energii i podekscytowania. Chciało mi się żyć bardziej niż kiedykolwiek. Właściwie pierwszy raz od kilku tygodni w ogóle obudziła się we mnie nadzieja i już nie mogłam się doczekać jutra. Dzień był bardzo intensywny i zleciał błyskawicznie. Nie tylko musiałam spakować się do wyjazdu, ale też opuścić wynajmowaną kawalerkę. Nadmiar rzeczy wywiozłam do rodziców, gdzie postanowiłam spędzić ostatni wieczór przed wylotem. Chciałam wynagrodzić im ten brak czasu. Nie widzieliśmy się kilka tygodni, mimo że mieszkamy w tym samym mieście. Dobrze, że dla nich pracuję, to chociaż biznesowo rozmawialiśmy przez telefon. Rodzice prowadzą sieć sklepów stacjonarnych, a ja ich internetową wersję, czym bez problemu mogę zajmować się zdalnie. Zawsze mieliśmy bardzo dobry kontakt. Może dlatego, że wciąż są młodzi, wyluzowani i przede wszystkim zakochani w sobie, a to dodaje im pogody ducha. Siedzieliśmy, sączyliśmy wino, w tle leciał film. Uprowadzona to nie był najlepszy wybór dzień przed wylotem ich ukochanej córeczki do kraju, gdzie jest największa różnorodność kulturowa. Porwanie głównej bohaterki zaraz po przyjeździe z przyjaciółką do Paryża potencjalnie dość mocno przypominało mój wyjazd. Przyłapałam rodziców, jakim zrzedła mina. Gołym okiem było widać, że są przerażeni. Sama też zaczęłam mieć wątpliwości. Bohaterka filmu została ostatecznie uratowana, za co w duchu bardzo dziękowałam reżyserowi. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że w rzeczywistości akcja nie miała szans, ale szczęśliwe zakończenie i tak poprawiło nasze nastroje. Na tyle, żebym w spokoju mogła wsiąść na pokład już następnego dnia. Z samolotu wyszłyśmy z lilą w szampańskich nastrojach. W trakcie podróży wypiłyśmy po kilka lampek wina, snując wakacyjne plany. Na miękkich nogach od razu ruszyłyśmy w kierunku taśmy z bagażami, żeby jak najszybciej zobaczyć Wiki. Już z daleka ujrzałyśmy piękną, opaloną blondynkę o kobiecych, bardzo seksownych kształtach. Tabliczka z napisem Seks, alkohol i rock and roll, którą trzymała wysoko nad głową, upewniła nas, że to jej szukamy. Z piskiem rzuciłyśmy się sobie w objęcia. Całując się po kilka razy w oba policzki, czoło i usta, nieświadomie zrobiłyśmy małe przedstawienie. Ludzie mimowolnie uśmiechali się, widząc naszą szczerą radość. Wiczku, wyglądasz jak milion funtów! Powiedziałam w końcu, odklejając się od przyjaciółki, która naprawdę nigdy nie prezentowała się lepiej. Dla jasności, to w ogóle piękna dziewczyna, ale tym razem dodatkowo szczęście malowało się na jej twarzy. Twoja cera promienieje. Przejechałam palcami po jej policzkach, macając je solidnie. Bacznie oglądałam ją chwilę, nie mogąc uwierzyć w nieskazitelnie piękny odcień jej skóry. A oczy błyszczą. Dobra kochana, starczy, bo mi zaraz palec włożysz do oka! Przerwała mi, mocno ścisnęła moje policzki i soczyście pocałowała w powstały kaczy dziubek. Idziemy, bo cię zaraz pochłonę, tak ładnie pachniesz winkiem. Zmierzyła nas wzrokiem, karcąc, że zaczęłyśmy świętować bez niej. Ale ta Anglia ci służy! Dodałam jeszcze wciąż podziwiając jej czarujący wygląd. Wam też pobyt tu wyjdzie na dobre, moje drogie. Mam nadzieję, że jesteście gotowe na prawdziwe szaleństwo? zawołała podekscytowana, ale Lila zgasiła ją nieco mrużąc oczy, jakby próbowała wyczytać coś z jej twarzy. No, ja nie jestem pewna, czy to zasługa samego kraju, czy tego całego Rudolfa powiedziała w końcu, przekręcając imię kochanka Wiktorii, kiedy z za jej pleców wyrósł okrutnie wręcz przystojny chłopak. Z brylantyną na ciemnych włosach wyglądał tak, jakby zszedł z okładki czasopisma. Choć miał cwaniacki uśmiech, polubiłam go od razu. Wiedziałam, że ogromnie uszczęśliwia moją przyjaciółkę, więc dałam mu na start 100% zaufania. Rudy, burknęła Wiktoria, patrząc kpiąco na Lillę, która stała z otwartą buzią i próbowała otrząsnąć się z szoku. To jest Alicja, moja prawdziwa siostra. Poczekała, aż podamy sobie dłonie. A to Lilka, moja biologiczna siostra, dodała, dumna ze swojego żartu, kiedy pożerałyśmy wzrokiem jej mężczyznę. Siostra, on jest tak piękny, że nie powinnaś go wypuszczać z domu, wyszeptałam po polsku. Ale chyba nie jesteś z nim tylko dlatego? zapytałam przekornie z lekkim uśmiechem. Nie, jest też bardzo bogaty wypaliła, śmiejąc się głośno i klepnęła twarde, męskie pośladki przystojniaka, który na szczęście nie rozumiał ani słowa z naszej rozmowy. Teraz już wiem, że to jego zasługa, a nie jakiejś tam Anglii. I właśnie zmieniłam zdanie co do cudzoziemców. Niech któryś zrobi ze mną to samo, wydusiła rozmarzona Lila. Pod względem charakteru, Lilka jest podobna do młodszej o trzy lata siostry. Obie są słodkie, ale niezwykle inteligentne, łagodne, ale nienaiwne. Potrafią ryknąć i uparcie trzymać się swojego zdania, choć zawsze są przy tym serdecznie nastawione do ludzi. To chyba ta cecha łączy nas najbardziej. Kochamy nasz gatunek tak samo jak wszystkie zwierzęta. Lubimy spędzać czas z innymi, mimo że ja czasami potrzebuję i muszę pobyć sama. Może dlatego często biegam, słuchając muzyki. Lub uciekam w czytanie książek. W przeciwieństwie do siostry, Lilka do tej pory myślała, że nigdy nie umówi się z obcokrajowcem. Mam typowo polskie poczucie humoru, które tylko rodak załapie, mawiała. Rozumiem, że dojrzałaś i teraz szukasz poważnego związku bez zbędnych polskich żartów, opartego głównie na seksie, zripostowała Wiki i znowu zaczęłyśmy się śmiać. W końcu czułam się tak, jak powinna się czuć młoda dziewczyna. Bez troska i szczęśliwa. Wystarczyło zaledwie kilka minut, by zapomnieć o dojmującym smutku i naładować baterię. Dziewczyny, ja muszę jeszcze skoczyć do toalety. Zatrzymałam się przed wyjściem, rozglądając się za ubikacją. Dobra, ale my już wejdziemy, zapalimy sobie, powiedziała Lilka, która przez połowę lotu myślała o tym, żeby zajarać. Rozdzieliłyśmy się. Stojąc przed lustrem, spojrzałam sobie głęboko w oczy. Teraz, po zobaczeniu przyjaciółki, roześmiane i pełne światła. Moje nietypowe tęczówki, w dwóch różnych kolorach, zdawały się jaśniejsze niż zawsze. Tak samo jak długie, falowane włosy. Przeczesałam palcami blond kosmyki, co dziwne, z lekko rudymi refleksami. Najwyraźniej zapomniałam o samej sobie i się zaniedbałam, skupiona na nauce, pracy i żalu. A teraz znowu widzę w odbiciu swojej twarzy dawną siebie. Postanowiłam, że tak już zostanie. Wykorzystam ten wyjazd. Potraktuję go jak rehabilitację, by wrócić całkowicie uleczona. Wzięłam głęboki wdech, jakbym miała tem przypieczętować swoją obietnicę i pełne energii ruszyłam na podbój Anglii. Pierwszy falstart zaliczyłam przy drzwiach obrotowych, które zablokowałam walizką. Założę się, że wyglądałam śmiesznie, szarpiąc się z przedmiotem niewiele mniejszym ode mnie. Jestem nie tylko drobna, ale i niska, dlatego ciężko mi było wyjść z opresji. Uwięziona w szklanej klatce zmagałam się z przeszkodą ze wszystkich sił, by w końcu wyrwać się na wolność. Gdy drzwi obróciły się gwałtownie, waliza pociągnęła mnie na zewnątrz, jakby była co najmniej niedźwiedziem na smyczy. Wypadłam na świeże powietrze w wielkim stylu, cudem unikając upadku. I tak, znalazłam się przed feralnym lotniskiem, ślepo wgapiona w kogoś, komu wkrótce będę miała się oddać w podziękowaniu za uratowanie życia, bo dzięki niemu nie wpadłam pod nadjeżdżający samochód. Chryste, Alka, nic ci nie jest? Vicky rzuciła się na pomoc i zaczęła wyciągać mnie spod mężczyzny, pod którym wolałabym zostać. Co ty myślisz, że jesteś niezniszczalna? Rozjechałby cię jak pomidora. Normalnie zabiłabym cię. Przestała krzyczeć, kiedy zobaczyła moją przerażoną minę i uśmiechnęła się szeroko spuszczając stonu. Ale pozbawiłabym wasze wnuki pięknej historii. To kuzyn Rudiego, Kostandin, o którym ci już wspominałam. Lilianna, siostra Wiki wyciągnęła rękę w jego kierunku, ale ją zignorował, zwracając się do mnie. Masz szczęście, że ja ciebie też obserwowałem, kruszynko. Zawstydził mnie, szepcząc tak, że wszyscy doskonale słyszeli. Poczułam, jak nogi odmawiają mi posłuszeństwa, roztapiając się z przyjemności, którą niósł jego niski głos. Costa Ko kostek. W myślach powtarzałam wyrafinowane, dostojne imię. Nie mogłam uwierzyć w zbieg okoliczności. To wydało mi się tak nieprawdopodobne, że chciało mi się płakać i śmiać jednocześnie. Byłam jednak w takim szoku, że moja kamienna mina nie odzwierciedlała natłoku myśli, które szturmował moją głowę. Ślepa idiotka. Jak chcesz się zabić, to się zabij, ale nie pod moim małtem, krzyknął wielki, wkurzony kierowca, który wyrósł przede mną nie wiadomo kiedy. Czerwony, ze złości facet stanął tak blisko mnie, że dzielił nas już tylko centymetr. Ostatnim razem taka odległość z mężczyzną skończyła się dla mnie na ostrym dyżurze. Zakryłam się rękoma, czekając na cios. Zrobiło mi się strasznie przykro. Poczułam się jak bezbronna dziewczynka i chciało mi się wyć, że doprowadziłam do takiej sytuacji przez własną głupotę. Upokorzenie rosło. Kiedy straciłam wsparcie swojego bohatera, który zabrał dłoń z mojej talii, marzyłam, by zapaść się pod ziemię. Do momentu, kiedy Kostandin złapał wyższego od siebie niedoszłego morderca za kark i zmusił, by klęknął u moich stóp, wstyd przerodził się w całkowite zmieszanie. Nieznajomy stanął w mojej obronie. Jego zdecydowana i odważna postawa bardzo mi zaimponowała. Poniżony wielkolud nie chciał przeprosić. Kostandin natomiast nie dawał za wygraną, nawet kiedy na horyzoncie pojawiła się policja z ochroną lotniskową. Ścisnął dużą dłoń gościa. Ten zawył z bólu, lecz nie zagłuszył chrupnięcia łamanych kości. Serce mi zamarło, i choć w myślach krzyczałam, by powstrzymać całą tę przemoc, to w rzeczywistości z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk. Stałam zalana łzami, jak sparaliżowana. To było jak sen, w którym wszystko toczy się tak szybko, że nie ma czasu na reakcję. Przepraszam! wrzasnął dryblas, kiedy przerażona schowałam twarz w rękach. Poziom adrenaliny w moich żyłach rósł w szalonym tempie. Pulsująca głowa omal nie eksplodowała, kiedy policja wyciągnęła kajdanki. Ukradkiem spojrzałam na Konstantina. Wydawał się wyluzowany, jakby w ogóle się nie przejmował kłopotami, których sobie narobił. Z własnego doświadczenia wiem, że obrażenia będą wymagały leczenia powyżej siedmiu dni, a to kwalifikuje się już jako średni uszczerbek na zdrowiu. Włoch najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, że za to można pójść do więzienia. Zrozpaczona własnym pechem, zastanawiałam się, jak to udźwignę, że zmarnował sobie życie przeze mnie. Dobrze ustawiony biznesmen, za którego go miałam, zaprzepaści swoją karierę. Tym większe było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, że Kostandin pakuje się w jeszcze większe kłopoty, szarpnął się, wyrywając rękę z uścisku mundurowego. Potem jednak powiedział mu coś bardzo cicho, a ten odsunął się, rezygnując z jakichkolwiek czynności. Wpadłam w osłupienie, nie wiedząc co się dzieje. Nigdzie się nie ruszaj, Kruszenko. Zaraz wracam. Szepnął mi do ucha, tym razem ledwo słyszalnie. Gestem poprosił funkcjonariusze, żeby ruszyli przodem, razem z poszkodowanym kierowcą. Po chwili wszyscy zniknęli za ścianą budynku. Serce waliło mi jak młotem, a twarz płonęła z nadmiaru emocji. Spojrzałam błagalnym wzrokiem na Wiktorię i Lilianę, które gapiły się na mnie z otwartymi buziami. Musiałam zaspokoić ich ciekawość, spowiadając się z tego, co przed chwilą usłyszałam. Chyba wszystkie byłyśmy na równi zaszokowane. Milczałyśmy, analizując całe zdarzenie, kiedy znowu ujrzałam Kostandina. Szedł wyprostowany i seksowny. Patrzył na mnie z bardzo delikatnie uniesionym kącikiem ust jakby powstrzymywał się przed uśmiechem, bo w końcu ta afera nie była ani trochę zabawna. Nie mogłam odwzajemnić spojrzenia, choć bardzo tego chciałam. Onieśmielał mnie tak, jakbym stała co najmniej naga. Im dłużej się we mnie wpatrywał, tym bardziej potęgował moją nieśmiałość. Zrobiło mi się słabo. Czułam, jak gdyby moje ciało znowu prosiło o jego dotyk. Pewnie to było widoczne. Wyraźniej niż myślałam, bo Kostandin bez pytania odeskortował mnie na tylną kanapę ekskluzywnego samochodu. Posadził mnie jak małe dziecko i nachylając się do pasa bezpieczeństwa, delikatnie musnął płatek mojego ucha. Kiedy usłyszałam kliknięcie zapinanej klamry, dyskretnie odetchnęłam z ulgą. Napięcie między nami było torturą, która mogłaby trwać wiecznie. Wyregulował pas. Pociągnął go na wysokości moich piersi, bezwstydnie jednej przy tym dotykając. Denerwowała mnie jego bezpośredniość i pewność siebie, ale nie mogłam nic zrobić. To było dla mnie tak dziwne, że dopiero kiedy usiadł za kierownicą, zastanowiłam się, jak powinnam zareagować. Przestronne Audi RS-7, czarne jak smoła, pasowało do niego idealnie. Nowoczesny środek obity ciemnobrązowymi skórami. Był bardzo nietypowy. Ten samochód miał duszę i charakter. Przeciemniane szyby zapewniały więcej prywatności i dodawały niezwykłej elegancji luksusowemu pojazdowi. Siedziałam wygodnie. Emocje powoli opadały. Ciało zaczęło się odprężać. Rozkoszowałam się komfortową jazdą, zwłaszcza że przyjaciółki co i raz mnie wachlowały. Śmiały się, że to na widok Kostandina zrobiło mi się słabo. Nie zaprzeczałam. Szybko znów się spięłam, prostując plecy, kiedy kierowca ustawił lusterko wsteczne tak, by nasze oczy się spotkały. Spuściłam wzrok. Przestałam oddychać. Było mi wstyd, że zachowuję się jak spłoszone zwierzę, ale nie mogłam nic poradzić na to, że tak mnie on nie śmielał. Schyliłam się lekko, żeby uniknąć jego spojrzenia, ale sama obserwowałam go skrycie. Prowadził samochód pewnie jedną ręką, drugą trzymał telefon przy uchu. Duży, wspaniały zegarek zdobił jego nadgarstek. Przez całą drogę Kostandin odbierał jedno połączenie za drugim. Nic nie rozumiałam, bo większość rozmów była w jego ojczystym języku. Kiedy w końcu usłyszałam angielski, nachyliłam się delikatnie, wytężając słuch. Daj mu dwieście tysięcy w gotówce. I powiedz, że resztę dostanie przelewem na konto, które założę mu na Kajmanach. Po tych słowach milczał dłuższą chwilę, aż w końcu podjął jakiś wątek tej intrygującej rozmowy. Rozumiem, ale nie jestem zainteresowany negocjacjami. Zrobi tak, jak ja chcę, albo koniec z umową. Rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Nie miałam możliwości przeanalizowania tego, co usłyszałam, bo odezwał się mój telefon. Od razu sobie przypomniałam, że po wylądowaniu miałam zadzwonić do rodziców. Hej, mamo, u mnie wszystko ok. Lot minął raz dwa i bez przygód. Odebrali nas znajomi wiki, i jesteśmy już w drodze do miasta. Zresztą zaraz będziemy na miejscu, bo to niedaleko, więc zadzwonię, jak się rozlokuję. Powiedziałam najszybciej i najciszej, jak potrafiłam, znowu czując wzrok Costandina na sobie. Wiedziałam, że jestem teraz w centrum uwagi, bo w wałcie zrobiło się cicho. Specjalnie dla mnie. Ta presja mnie stresowała. I chyba było to namacalne, bo panowie łaskawie zaczęli prowadzić konwersację. – Słyszę, że znajomi są Anglikami, czy tak? – zapytała mama, chcąc jeszcze pociągnąć rozmowę. – To chyba Włosi. Spojrzałam pytająco na wiki. Albańczycy, odpowiedziała. Zaczęłam błagać w myślach, żeby to nie była prawda. Od razu przypomniał mi się feralny film, w którym handlem ludźmi zajmował się właśnie gang Albańczyków. Podświadomie wrzuciłam ich wszystkich do jednego wora. Zresztą myślę, że już przed seansem miałam wyrobioną o nich opinię. Ortodoksyjni muzułmanie. A kobiety nie mają u nich prawa głosu. Nie mogłam uwierzyć, w co wpakowała się moja najlepsza przyjaciółka. Nie wyobrażam jej sobie stłamszonej w burce. Niby wiedziałam, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Poza tym wyglądała na naprawdę szczęśliwą. Ale może on dopiero później pokaże swoje prawdziwe oblicze. A może Rudy tak długo mieszka w Anglii, że wyzbył się swoich lokalnych tradycji i stał się typowym mieszkańcem Europy Zachodniej. Tak czy siak. Tym jednym wyjaśnieniem Wiki spowodowała, że odkochałam się, chociaż wciąż jeszcze czułam lekki smutek. Zniesmaczona i zrezygnowana rozsiadłam się wygodnie, pozwalając, by emocje puściły, a oddech wrócił do normy. Tym razem naprawdę delektowałam się jazdą. Próbowałam nie myśleć o niczym, patrzyłam przez okno na uciekające krajobrazy. Niedługo było mi dane cieszyć się spokojem. Po kolejnym odebranym połączeniu Kostandin przyspieszył gwałtownie. Wszystkich mocno wbiło w miękką skórę. Usłyszałam wycie policyjnych syren, które zbliżało się do nas, dopóki nasz kierowca nie dodał gazu. Wraz z rosnącą prędkością serce podchodziło mi coraz wyżej do gardła. I to nie tego pędu się bałam. Przerażała mnie niepewność. Niczego nie rozumiałam. Nie wiedziałam, kim oni są, co się tu dzieje i co zamierzają. Patrząc na niezbyt przejętą Wiktorię, liczyłam, że nie zostałyśmy porwane, ale nie wykluczałam tego. Ja z Lilką siedziałyśmy osłupiałe, nie wydając z siebie najmniejszego dźwięku. Bacznie obserwowałyśmy nieprawdopodobną sytuację. Kiedy Rudy wyciągnął ze schowka policyjnego koguta, ustawił go na dachu i włączył Syrenę, zgłupiałyśmy do reszty. A jednak na twarzy Linki powoli pojawiał się uśmiech, choć do tej pory była równie przestraszona co ja. Nagle wszystko zaczęło mieć sens. Momentalnie poczułam się bezpieczniej i nawet chciało mi się śmiać z tego, o co jeszcze przed chwilą posądzałam tych dwóch smagłych gliniarzy. Nie patrzcie tak na mnie. Nie wiem, co oni odwalają, ale na pewno nie są policjantami. Burknęła Wiktoria w odpowiedzi na nasze spojrzenia, burząc w mojej głowie sens całej tej układanki. Na szczęście pojawiła się upragniona tabliczka Lester. Właśnie w tym mieście miałyśmy spędzić lato. Jest to drugie po Londynie największe skupisko Polonii i dziesiąte z największych miast W Anglii. To tu mój dziadek i babcia dziewczyn mieli kwiaciarnię jeszcze nie tak dawno temu. Kiedy zginęli w pożarze, omal nie umarłam z rozpaczy. Instynkt samozachowawczy człowieka potrafi jednak uruchomić zbawienną blokadę w mózgu, hamuje nadmiar bodźców emocjonalnych, pozwalając po prostu przetrwać. Wolno stojący dom, pod którym zaparkował albańczyk, był stary i naprawdę piękny. Stylem pasował do okolicznej zabudowy, w której dominowały czerwone, ceglane szeregówki, typowe w Anglii. Tyle tylko, że nasz był oddalony od pozostałych i ogrodzony wysokim płotem. Wiki zdecydowanie za bardzo zaszalała. Nie zarabiam mało, ale w Polsce, a tutaj te pieniądze wrażenia nie robią. Do zobaczenia wieczorem, rzucił Rudy i namiętnie pocałował Wiki. Mój wybawca kolejny raz posłał mi lekko rozbawione spojrzenie spod przymrużonych powiek. Puszczając oczko, sprawił, że znowu się zarumieniłam. I zdałam sobie sprawę, że podoba mi się to jak na mnie działa. O nieśmielanie mnie najwyraźniej go bawiło, a ja miałam nadzieję, że mimo wszystko zdołam się na nim odegrać. Mieszkanie okazało się bardzo ładne i funkcjonalne. Kuchnia wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty i naczynia. Duży salon z kanapą i telewizorem, łazienka z wanną i prysznicem. Schowek i trzy średniej wielkości pokoje, po jednym dla każdej. Rozdzieliłyśmy się, żeby błyskawicznie rozpakować swoje bambetle i iść na obiad. Rozejrzałam się po pokoju z dużym łóżkiem, szafą i stolikiem nocnym: zwyczajny, czysty i schludny. Wykończenie natomiast może nie błagało o litość, ale z polskimi wnętrzami nie mogło się równać. W czasie studiów byłam w Anglii kilka razy i wszystkie domy, jakie widziałam, były naprawdę kiepsko wyremontowane. Krzywe, brzydko pomalowane ściany, niechlujnie zrobione podłogi i stare, gołe okna. Tu przynajmniej założono urocze firanki i zasłonki, a na parapecie stało kilka storczyków. Zdziwiłam się, bo to niespotykane, i uśmiechnęłam się do siebie. Podobało mi się to miejsce. Miałam tylko nadzieję, że przez to nie zbankrutuję, bo chociaż Wiki zapowiedziała, że stawia, nie zamierzałam na to pozwolić. Czując, jak żołądek przyrasta mi do krzyża, szybko rozpakowałam swoją walizkę, wyraźnie zniszczoną po lotniskowych przygodach. Ja już, oznajmiłam pięć minut później, wchodząc do niemal identycznego pokoju Wiki. Ona również dzisiaj zameldowała się tutaj. Na czas wakacji wyprowadziła się od Rudiego. Teraz jednak zdecydowanie nie była jeszcze gotowa do wyjścia. Miała tyle ubrań, że potrzebowałaby chyba kilku godzin, żeby wszystkie porządnie porozkładać, a już na pewno dodatkowej garderoby. Zrobię to później. Chodźmy, bo spóźnimy się na imprezę powitalną, pisnęła, klaszcząc w dłonie. Cieszyła się wprost proporcjonalnie do tego, jak ja nie cieszyłam się na myśl o zabawie. Szok, adrenalina, stres, hormony. Zrobiły swoje. Co prawda emocje odpuściły, ale za to totalnie wypruły mnie z sił. Byłam okrutnie zmęczona, mimo wczesnej pory. Przypomniałam sobie swoją obietnicę, że spędzę te wakacje na najwyższych obrotach, że nie będę tracić czasu na sen, ale bardzo chciałam zacząć wcielać to w życie od następnego dnia. Patrząc na szczęśliwą przyjaciółkę, z trudem zebrałam się w sobie. Impreza! Super! Zawołałam najmniej sztucznie, jak zdołałam, i obie buchnęłyśmy śmiechem, wiedząc, jak beznadziejnie mi to wyszło. Kosta też przyjdzie, rzuciła cwaniacko. Była pewna, że to doda mi ochoty na wyjście i się nie myliła, jak ona mnie zna. Mimo że w jego towarzystwie siedziałam jak na szpilkach, to polubiłam ten rodzaj tortur. Gdy było bok, czułam dreszcz podniecenia, którego dotąd nie znałam. Właściwie nie dreszcz. Bardzo dużo dreszczy. Poza tym było mi wstyd, że zachowałam się jak dzikus i postanowiłam pokazać się od dojrzalszej strony, a już na pewno podziękować mu za uratowanie życia. Ta przelotna myśl tym razem naprawdę dodała mi energii. No dobra, to teraz mów jak na spowiedzi. Co o nim sądzisz? Usłyszałam, gdy tylko kelner odszedł od naszego stolika z zebranym zamówieniem. Obie z Nilką głośno westchnęłyśmy z uśmiechem Ale wiedziałam, że Wiktoria zwraca się do mnie Było to równie oczywiste, jak to o kim mowa Na myśl o smagłym przystojniaku Delikatne wypieki znów pojawiły się na mojej twarzy Wiczku, to przecież pytanie retoryczne On jest nieziemski, boski Tak samo zresztą jak twój Rudy To lepiej ty nam zdrać jakieś pikantne szczegóły Odbiłam piłeczkę Wiedziałam, że Wiki może gadać o swoim ukochanym godzinami i da mi spokój. Dziewczyny, zakochałam się w Rudim na zabój. Chcę wziąć z nim ślub i urodzić mu gromadę dzieci. Połączylibyśmy przyjemne z pożytecznym. On jest takim kochankiem, że chce mi się bzykać po prostu cały czas. Gadała jak nakręcona z maślanym wzrokiem. Ciężko wzdychając, rzuciła się na oparcie miękkiej kanapy. A my... Buchnęłyśmy śmiechem. Kochanie, jak ty sobie wyobrażasz życie u boku muzułmanina? Zapytałam zmartwiona, odzyskując powagę. Przelotny, gorący romans to rozumiem, ale związek Wiki z młodym bogiem zmierzał zdecydowanie za daleko. U czyjego boku? Parsknęła śmiechem, nabijając się z mojej troski. Kochana, z niego taki muzułmanin, jak ze mnie katoliczka. Musisz wiedzieć, że pod względem religijnym Albania to najbardziej tolerancyjny kraj. Byłam tam już trzy razy i nie mogłam uwierzyć własnym oczom, kiedy na jednej ulicy zobaczyłam synagogę, meczet i kościół katolicki. Oni są cudowni i bardzo wyluzowani. Spojrzałam na nią zdziwiona, bo mówiła to z jakąś dziwną czułością. Bez względu na wyznanie obchodzą Boże Narodzenie, Ramadan, Wielkanoc prawosławną, no po prostu każda okazja jest wyjątkowa na tyle, by ją czcić i celebrować, dodała, a ja zastanawiałam się, czy to prawda, czy Rudy zrobił jej wodę z mózgu. Brzmiało naprawdę tak fantastycznie, że aż niewiarygodnie. I tak będę go miała na oku, wtrąciła się Lilka, drugi niedowiarek. Poza tym, moje drogie, on mnie niesamowicie rozpieszcza. To, że jest cudowny w łóżku, to tylko dodatek. Robimy razem dużo więcej rzeczy. Na co dzień pochłania go praca, ale często zabiera mnie na kilkudniowe wycieczki, żeby mi wynagrodzić stracony czas. I wtedy w ogóle nie śpimy. Gadamy, robimy zakupy, szalejemy, zwiedzamy, no i w takich okolicznościach ten dodatek ma większe znaczenie, zażartowała, rozmawiając nas do łez. A żeby was jeszcze bardziej przekonać, to zdradzę wam, że nasz piękny domek jest prezentem właśnie od Rudiego. Spojrzałyśmy po sobie, momentalnie poważniejąc. Serio, to imponujące z jego strony, ale chyba nie myślisz, że pozwolę, by twój chłopak płacił za mnie. Szczególnie, że wynajem tej chaty musi kosztować fortunę. Lilka, wyluzuj. Przyjechałaś tu do pracy, więc nie masz specjalnie wyjścia. Bo niby skąd teraz weźmiesz kasę na wynajem jakiegokolwiek konta, kretynko? Sprowadziła ją na ziemię. Ale ja mam forsę i jestem tego samego zdania, powiedziałam w obronie Lilki. Dziewczyny, źle mnie zrozumiałyście, zrobiła cwaniacką minę, zakładając ręce za głowę. On nie płaci za wynajem. To dom własnościowy. No to niech nam zrobi promocję i zapłacimy za siebie. Pewnie mógłby tak zrobić, tylko że to ja jestem właścicielem i nie wezmę od was złamanego funta. Pokazała na język, robiąc miejsce na stole nadania, które przyniósł kelner. Co proszę? Wyjąkałam, kiedy już mnie odetkało. Przecież powiedziałam, że dom jest prezentem. Popatrzyła na mnie zdumiona, jak na nienormalną. Oj, Alka, daj spokój! Rudy to miłość mojego życia, a skoro tak czy siak będę jego żoną, to chyba może już teraz dzielić się ze mną czym chce. Normalnie nie przyjęłabym przecież domu w prezencie, ale co za różnica, czy teraz, czy po ślubie? Może to nawet miałoby sens, gdyby nie fakt, że wydawałaś się za mąż za każdego ze swoich byłych, dowaliła jej lilka, rozładowując atmosferę i rzuciła w nią poduszką, których w tej hinduskiej knajpie nie brakowało. Idziemy na imprezę poszukać kogoś dla ciebie, sis. Nawet jak nie znajdziesz równie hojnego faceta, to może chociaż się przeleci. Zrewanżowała się. Po szybkim posiłku wróciłyśmy do domu. Czas pędził jak szalony. Zanim się obejrzałyśmy, znowu wychodziłyśmy na miasto. Tym razem wystrojone w sukienki wiki maszerowałyśmy do klubu. Liquid to największa dyskoteka w okolicy. Ma trzy sale, cztery bary i kilkadziesiąt lóż. Zajęliśmy jedną przy z muzyką typowo dyskotekową. Vicky zapoznała nas ze swoimi znajomymi z pracy, którzy okazali się w większości Polakami. Kiedy na horyzoncie pojawił się Rudy, zaczęłam rozglądać się za jego kuzynem, początkowo dyskretnie, ale już po chwili nerwowo kręciłam głową. Kiedy byłam pewna, że w klubie go nie ma, poczułam się zrezygnowana, zła i zmęczona. Za nas! krzyknęła Wiktoria. Podała mi kieliszek i zaplotła swoją rękę z moją, zmuszając mnie do wypicia. Czym chata bogata. Częstujcie się. Rzucił nowo poznany Kamil, stawiając na stoliku tacę alkoholi i soków. Dzięki, wyszczebiotała Lila, której blondyn ewidentnie wpadł w oko. Chętnie zrewanżuję się tańcem, powiedziała kokieteryjnie i zniknęli w tłumie. Chociaż bardzo nie chciałam pić, skusiłam się na drinka, kiedy wdałam się w dyskusję z Krzyśkiem Okazało się, że pracuję tam, gdzie wiki, jako kierownik działu zaopatrzenia A ponieważ prowadzę sklep z częściami motoryzacyjnymi, szybko znaleźliśmy wspólny język Zaproponował mi zwiedzanie fabryki koparek oraz współpracę Miałam szansę na duży kontrakt jako dostawca małych, ale drogich elementów do maszyn to była dla mnie intratna propozycja, dzięki której firma moich rodziców wypłynęłaby na międzynarodowe wody. Szybko odzyskałam dobry humor i energię, więc już po chwili, razem z innymi, szalałam na parkiecie. Pierwszy raz od pół roku bawiłam się i to całkiem dobrze do momentu, kiedy poczułam wbity we mnie wzrok Kostandina, obracającego w palcach kryształową szklankę z whisky. Pamiętam, jak cieszyłam się wtedy, że wypiłam te drinki, na które wcześniej zupełnie nie miałam ochoty. Alkohol dodał mi odwagi, by skonfrontować się z Albańczykiem i dać mu się postawić pod ścianą, w miejscu, gdzie teraz został już tylko jego zapach. I zostałam ja, zanurzona we wspomnieniach pełnych niezwykłych zdarzeń. Jeśli to właśnie one miały być tym wyjątkowym prezentem od Wiktorii, to miała rację, było wyjątkowo. On jest wyjątkowy, pomyślałam i ruszyłam z powrotem na parkiet, by zgarnąć przyjaciółki do domu. Rozdział drugi Kim on jest? zapytałam nieśmiało Wiktorię. Tym samym przyznałam przed nią i samą sobą, że interesuje mnie ten tajemniczy typ. Chyba było mi głupio, bo wyszłam na hipokrytkę. Nie tak dawno zarzekałam się, że nie jestem i nie będę gotowa na związek. Obiecywałam sobie, że więcej się nie zakocham, i choć dalej tkwię w tym przekonaniu, to jednak czuję niepohamowaną ciekawość i wyraźny pociąg. Facet działa na mnie tak, że aż zapiera mi dech, i teraz bardziej niż zdrady czy przemocy, boję się odrzucenia lub braku zainteresowania z jego strony. Bo w końcu taki mężczyzna może zdobyć każdą kobietę Dlaczego miałby chcieć akurat mnie? I w dodatku być wierny tylko mnie? Dziewczynie skażonej przez naturę oczami o dwóch różnych tęczówkach O kim mówisz? Dopytała rozbawiona wiki, wpatrując się we mnie z chytrym uśmieszkiem Kąciki ust mimowolnie uniosły się, kiedy próbowałam się nie uśmiechnąć Odwróciłam głowę, aby ukryć ciepły rumieniec, który wylał się na moim policzku. Nie walcz, mała, bo nie wygrasz. Zakochałam się w jego kuzynie równie szybko, jak ty w swoim królewiczu. Wiki, przecież ty w każdym się szybko zakochujesz wtrąciła Lilka, drwiąc z siostry. Tak samo jak szybko się odkochujesz ha-ha, wyskandowała urażona Wiktoria, chociaż dobrze wiedziała, że to prawda. Jest bardzo kochliwa, ale za to szczera. Kocha mocno, intensywnie i z pasją. No, tyle tylko, że krótko. Wracając do obiektu Twoich westchnień, moja droga, zwróciła się do mnie mrużąc oczy. Niestety nie wiem za wiele. Rudy izoluje mnie od swojej pracy. Twierdzi, że to dla mojego bezpieczeństwa. Urwała, widząc nasze zdziwione, niepewne miny. Dlatego nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła drobnego śledztwa. Uśmiechnęła się chytrze i odczekała chwilę, pozwalając, by szok nas opuścił, a na jego miejscu pojawiła się ciekawość. No i? ponagliła ją siostra. No i zaraz wam powiem. Tylko najpierw pokażę, gdzie mieszkają, bo akurat za chwilę będziemy przejeżdżać obok ich domu. Uchyliła szybę nietypowej u nas taksówki, w której miałyśmy możliwość siedzieć naprzeciwko siebie. Jechałyśmy wzdłuż jednej z najsłynniejszych ulic w Leicester. kilometrowa Narborough była jak drugie centrum miasta. Mimo późnej pory życie tętniło tu niczym w nadmorskich kurortach w sezonie. Po obu stronach, na całej długości ciągnęły się szerokie chodniki, z których wchodziło się do przeróżnych lokali, na przykład sklepów także tych tak zwanych polskich, obsługiwanych zresztą przez czarnoskórych ekspedientów. Były też restauracje z kuchniami świata do wyboru do koloru, banki, apteki, kafejki internetowe, które w Polsce już dawno wyginęły śmiercią naturalną. Zakłady kosmetyczne i fryzjerskie przeplatały się z pubami, piekarniami i kawiarniami tych ostatnich było najwięcej. Zawsze podobał mi się zagraniczny zwyczaj picia aromatycznej kawy poza domem. Od razu pomyślałam sobie, że to będzie cel moich porannych joggingów. Nasz domek znajduje się w pobliskiej dzielnicy, w odległości idealnej do krótkiej przebieżki. To tutaj krzyknęła Wiktoria, wysuwając mi przed nosem palec, którym wskazywała jedną z wąskich i ciemnych uliczek, odchodzących od Narborough. Niestety nie widać dobrze, ale mają tu cały szereg domków. Wewnątrz są połączone w jeden kompleks dodała podekscytowana, podczas gdy my patrzyłyśmy na siebie, zastanawiając się, czy dobrze zrozumiałyśmy. Ale jak? I kto tam mieszka? – zapytała Lilka. Właściwie już straciłam rachubę, bo tam jest zawsze tyle ludzi, jakby wiecznie robili imprezę, ale nie robią. Oni po prostu są bardzo towarzyscy. Albańczycy w Lester zachowują się jak jedna wielka rodzina. Na pewno mieszka tam Rudy i Costa, chociaż on jest dla mnie zagadką, bo poznałam go z pół roku temu, a potem wyjechał na miesiąc i dopiero tydzień temu wrócił. No i jeszcze na pewno mieszka z nimi młodszy kuzyn Eddie – Mój ulubieniec. I wyobraźcie sobie, że każdy z nich ma osobne wejście do własnej kamieniczki. Zresztą bez różnicy, którym wejdą do środka i tak dotrą do siebie, wytłumaczyła pozostawiając jeszcze więcej pytań w mojej głowie. Wiczku, nie wierzę, że nic o nich nie wiesz. Co oni robią? Zapytałam trochę wścibsko, ale już nie chodziło tylko o Kostandina. Cytując Rudiego, mogę wam tylko powiedzieć, mniej wiesz, lepiej śpisz. Oznajmiła Wiki, ale się skrzywiła, bo nie podobało jej się, że miłość jej życia ma przed nią tajemnicę. Ale przecież głupia nie jestem, a już na pewno nie głucha i ślepa. Wszyscy ich tu znają i trzęsą się na jej widok. Krążą plotki, że albańska mafia rządzi tym miastem, i ostatnio coraz bardziej się upewniam, że to prawda. Rudy trzyma mnie z daleka od swoich spraw, ale nie da się ukryć, że ma forsy jak lodu. Poza tym. Po co zwykły człowiek miałby wymieniać telefon raz w tygodniu, a samochód co miesiąc? Zapytała, nie oczekując jakiejkolwiek odpowiedzi. I dobrze, bo ja zamarłam. Moja wyobraźnia od razu zaczęła ciężką pracę. Z całych sił oddalałam od siebie myśli, na ile sposobów mógł się skończyć incydent w klubie. Przerażenie mieszało się z niepewnością i nadzieją, że jej przypuszczenia są niesłuszne. Chociaż to już chyba i tak nie miało znaczenia. Pobicie przez byłego chłopaka, film o Albańczykach uprowadzających młode dziewczyny i ostatnie wydarzenia moja psychika z trudem to znosiła. Wiktoria. Czy ty siebie słyszysz? Wrzasnęła Linka na niewzruszoną siostrę. Wiki spojrzała na nią zdziwiona najwyraźniej nie widziała zupełnie nic nadzwyczajnego w całej tej sytuacji. Kamil powiedział mi dzisiaj, żebyśmy uważały na nich, bo to naprawdę niebezpieczne i bezwzględne typy, zdolne do wszystkiego. Nie odpuszczała Lila. Nawet mimo tej akcji na lotnisku, nie uwierzyłam, kiedy wyjawił, że mają układy z tutejszą policją i władzą. To było po prostu nieprawdopodobne. Mocno wzburzona mówiła rzeczy, których zdecydowanie nie chciałam słyszeć. Teraz dziękowałam, że Kostandin nie zrobił mi krzywdy, kiedy odmówiłam dalszego ciągu zabawy ale po tym, co powiedziałaś, zaczęła znowu, by po chwili urwać, kręcąc głową. Ja nie mam wątpliwości, że to prawda. Wiki, błagam cię, odpuść tę znajomość, z tego mogą być tylko kłopoty. Kontynuowała zrezygnowana, widząc oburzoną minę siostry, która za nic nie zamierzała słuchać dobrych rad ani ostrzeżeń. A ja, chociaż miałam takie samo zdanie jak Lilianna, to był to tylko głos rozsądku, który walczył z czymś, czego nie umiałam jeszcze nazwać. Zwariowałaś? zapytała Wiktoria łagodnie, pół żartem, pół serio, bagatelizując wywody siostry. Weź się, puknij w głowę. Przecież ja go kocham. Dodała, jakby nie chciało jej się tłumaczyć oczywistych spraw. Alka, wytłumacz jej, bo ja własnym muszą nie wierzę. Spojrzała na mnie, oczekując wsparcia. Nawet nie podejrzewała, że mogę nie być po stronie lilki. Spuściłam wzrok i złapałam ją za dłonie. Kochanie, zaczęłam bardzo cicho, szukając słów, które wyraziłyby chaos w mojej głowie, spowodowany natłokiem sprzecznych emocji, strachu i ciekawości. Serio? Zapytała ironicznie. A weźcie się obie puknijcie w głowę. Krzyknęła i zaczęła się śmiać tak, jakby czekała, aż powiemy, że tylko żartowałyśmy. – Co wy się tak postarzałyście, dziewczyny? – Wyluzujcie trochę. To są tylko plotki. – Uspokajała, chociaż jej mina mówiła co innego. – No dobra, może nie tylko, ale na pewno są mocno przesadzone. – Nie macie pojęcia, jacy oni są. Nie pozwolę wam ich oceniać, dopóki nie dacie im szansy. – Stwierdziła stanowczo. – Wiczku… Przepraszam, ale ja nie zniosę kolejnej traumy, nie dam rady. Jeśli te plotki są choć w połowie prawdziwe, cholera, Alka, tak bardzo cię tu potrzebowałam, a ty mi robisz taki numer. Spojrzała na mnie pełna wyrzutów ze szklankami w oczach. Skarbie, ja naprawdę cię rozumiem i obiecuję, że jak spotkam tego twojego byłego kochasia, to pożałuję tego, co ci zrobił. Powiedziała, omijając imię mojego ex. Ja też nie wypowiadałam tego imienia od dnia pobicia. Ale nie rozumiem, dlaczego nie chcesz dać im szansy. Nie możesz do końca życia odtrącać wszystkich mężczyzn. Oni nie zrobią nam krzywdy. A w ogóle jeszcze wam nie mówiłam, że studiowali na jednej z najlepszych uczelni. Są nie tylko wspaniale umieśnieni, ale też ponadprzeciętnie inteligentni. Przekonywała jak zawsze, używając dobrych argumentów. Poza tym możliwe, że kosty w ogóle tu nie należy brać pod uwagę, bo więcej go nie ma niż jest. Przyjechał do Anglii tydzień temu, po całym miesiącu pobytu w Albanii. Złapała mnie za rękę i potrząsnęła, jakby chciała mnie obudzić. Nie proszę cię o dużo, mała. Masz tylko z góry nie oceniać chłopaków, a ja gwarantuję, że ich się nie da nie polubić i koniec kropka. Urwała, bo właśnie dojechałyśmy pod dom i poczłapałyśmy prosto do swoich łóżek. Okej, okay, szepnęłam po tym, jak wślizgnęłam się do wiki w środku nocy. Uśmiechnęła się i nie pytając o nic przytuliła mnie, a potem zaraz znów zasnęła. Ja z kolei nie mogłam spać przez natrętne myśli krążące wokół tajemniczego Albańczyka. Mimo, że obiecałam Wiktorii dać im szansę, to postanowiłam nie wchodzić w bliższą relację z Kostandinem. A mimo że postanowiłam tego nie robić to widok jego twarzy uporczywie pojawiał mi się przed oczami przez północy Wstawaj maleństwo obudziła mnie przyjaciółka mruknęłam z zadowoleniem kiedy obdarowała mnie soczystym buziakiem w policzek Jesteś umówiona z Krzyśkiem w firmie więc pojedziemy razem równo w południe przerwała zmuszając mnie żeby chyliła ciężką powiekę Potarła dłonie uśmiechając się szeroko Punkt dwunasta. Zabieram cię po odbiór twojego prezentu z okazji obrony, krzyknęła podekscytowana i zrzuciła ze mnie kołdrę. Nadal bardzo mi się chciało spać, ale ciekawość małego dziecka wygrała. Podekscytowana wyskoczyłam z łóżka, by szybko uporać się z konsekwencjami ubiegłej nocy. Wow, sapnęła Lilka z uznaniem.